Środa, 11 października, minęła 16, więc czas na pierwsze dziś informacje. Grzegorz Żądło, zapraszam. W Myszkowie odbył się dzisiaj pogrzeb rodziny, która zginęła w wypadku na autostradzie A1. Jadący ponad 250 km na godzinę kierowca BMW uderzył w kiję, którą jechali Patryk, Martyna i ich 5-letni syn Oliwier. Auto uderzyło w barierki i stanęło w płomieniach. Sprawca wypadku, Sebastian M., uciekł z Polski, ale został zatrzymany w Dubaju. Paweł Jędrusik. Msza pogrzebowa ofiar wypadku odbyła się w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława w Myszkowie. Przed kościołem zebrała się nie tylko rodzina i przyjaciele tragicznie zmarłych, ale także mieszkańcy pobliskich domów. Szkoda normalnie ludzi, bo to młodzi niedalecy są siedziby, mieszkali normalnie i to jest wprost nie do opowiedzenia. Tragedia taka rodzinna, że... Nie opadły emocje. No co ja mogę sądzić jako zwykły obywatel? No źle się stało, po prostu, bardzo źle. Znałam Martynkę, bo Martynka u nas miała praktykę na kuchni, za czym została kosmetyczką. Wspaniali ludzie. Śmierć za śmierć i nic więcej. Przypomnijmy, do tragedii doszło 16 września na autostradzie A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Kierujący BMW Sebastian M. jechał z prędkością co najmniej 253 km na godzinę. Wtedy zahaczyło kije, która uderzyła w barierki i stanęła w płomieniach. Sebastian M. był ścigany listem gończym przez policję. Został zatrzymany w Dubaju. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim. Cały czas gromadzony jest materiał dowodowy. Prokuratura czeka też na rozpatrzenie wniosku o ekstradycję Sebastiana M. Do wyborów pozostały już tylko 4 dni, a jeszcze do soboty można się zgłaszać do komitetów wyborczych, żeby wziąć udział w obywatelskiej kontroli wyborów. Obserwatorzy społeczni to takie osoby, które pilnują przebiegu głosowania i, mówiąc kolokwialnie, patrzą komisjom wyborczym na ręce. Jakie prawa i obowiązki mają obserwatorzy i dlaczego ich obecność podczas wyborów nie powinna dziwić? O tym Fatima Orlińska. Chcemy, aby nadchodzące wybory były równe, powszechne i bezpośrednie, a głosowanie odbywało się w sposób tajny, mówią ci, którzy podjęli się, jak sami mówią, ważnej misji pilnowania wyborów. W samym województwie śląskim tylko z ramienia jednego ruchu społecznego w niedzielę 15 października w lokalach wyborczych pojawi się ponad 1000 obserwatorów. Mamy skonstruowaną infrastrukturę informatyczną. Jesteśmy w stanie zweryfikować, czy wynik wyborczy, który jest podawany jako ostateczny przez Państwową Komisję Wyborczą, czy to jest to samo, co suma cząstkowych wyników zebranych z poszczególnych wyborów. Każdy obserwator społeczny jest wcześniej przeszkolony. Obserwować przygotowania komisji wyborczych do głosowania, sam jego przebieg, jak i kontrolować liczenie głosów mają prawo również mężowie zaufania. Prawa zarówno jednych, jak i drugich reguluje kodeks wyborczy, a kandydaci zgłaszani są głównie przez komitety wyborcze. Mają prawo obserwować tylko czynności, nie mogą w żaden sposób komisji pomagać, nie mogą komisji absolutnie przeszkadzać, mogą rejestrować swoimi urządzeniami nagrywającymi cały przebieg procesu głosowania, natomiast muszą pamiętać, że oprócz przepisów kodeksu wyborczego, są również przepisy normujące ochronę dóbr osobistych, ochronę wizerunku danych osób. Po zakończeniu głosowania lub jeszcze w jego trakcie mogą wnosić swoje uwagi do protokołu. Nie tylko społeczni obserwatorzy i mężowie zaufania, ale wszyscy chętni do lokali wyborczych będą mogli 15 października dojechać za darmo komunikacją miejską ZTM. Lokale wyborcze są czynne od 7 do 21, więc w tym czasie będzie można bezpłatnie podróżować autobusami, tramwajami, trolejbusami zarządzanymi przez Metropolię. Mówimy tutaj o obszarze nawet większym niż Metropolia, bo ZTM kursuje na terenie 56 gmin województwa śląskiego. Nie potrzeba będzie żadnego zaświadczenia w tym celu. Dlatego też w tym dniu nie należy spodziewać się kontroli biletów. Za to obserwatorzy zapowiadają kontrolę głosowania. Młodzi też mają głos i nie zawahają się go użyć, ale najpierw chcą wiedzieć, co zrobią poszczególne partie, kiedy dojdą do władzy. Na Uniwersytecie Śląskim odbyła się w środę debata wyborcza z udziałem kandydatek i kandydatów do Sejmu z 4 komitetów wyborczych. Młodzież pytała o pomysły na politykę zagraniczną, bezpieczeństwo Polski czy prawa zwierząt. Fatima Orlińska. Wbrew pozorom, grupa najmłodszych wyborców bardzo uważnie wsłuchuje się w zapowiedzi kandydatów w wyborach i wyciąga wnioski. Osób na granicy nadal są ludźmi, więc aspekt humanitarny przez praktycznie obydwie partie jest pomijany i skupiany to jest na aspekcie obronnym.
gdzie jeszcze lewica jakkolwiek stara się poruszać aspekt humanitarny, reszta partii to całkowicie ignoruje, więc muszę powiedzieć, że aktualnie sytuacja tego, jak prowadzona jest debata polityczna, w Polsce mi się bardzo nie podoba. Mam wrażenie, że ta kampania to było takie przekrzykiwanie się, szczególnie tych dwóch największych partii, nie muszę chyba mówić, który. I myślę, że fajnie byłoby wreszcie poznać tak z bliska tych kandydatów. Ważny jest też aspekt ekologiczny, ale również ta współpraca z Unią Europejską. No i jak poradzą sobie ze współczesnym kryzysem migracyjnym czy wojną na Ukrainie, jakie stanowisko zajmą. Studenci podkreślają, jak ważna na ostatniej prostej kampanii jest debata i jak bardzo ich zdaniem prawdziwego starcia poglądów zabrakło w ogólnopolskich mediach. Dlatego studenci Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego zorganizowali debatę u siebie. Przede wszystkim liczymy na otwartość z ich strony. Mieliśmy okazję parę dni temu oglądać debatę w Telewizji Polskiej, która generalnie, rzecz ujmując, była dość ustawiona. My chcemy zrobić debatę otwartą, przede wszystkim dla społeczności akademickiej. Jednym z tematów, który już na początku debaty rozbudził emocje uczestników, była polityka zagraniczna i bezpieczeństwo. Przedstawiciele komitetów wyborczych dość stanowczo wyrażali swoje zdanie. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale czy to się dzieje naprawdę, że kolega z Konfederacji powiedział, że mamy współpracować z Chinami? Nie wiem, czy wy wiecie, jak oni tam traktują prawa człowieka? No to dajmy przykład Izraela, co robią od lat, od dziesięcioleci z Palestyńczykami. Może nam się podobać Izrael czy nie, ale zamykanie tych ludzi w gettach, a domyślam się, wszyscy tu, jak państwo siedzicie, chwalicie i kochacie Izrael. Takich wymian zdań było więcej. Kandydaci ścierali się także w sprawach takich jak prawa kobiet, energetyka czy pomoc Ukrainie. Jednym z kandydatów, który wziął udział w debacie, jest politolog dr Tomasz Supik, który teraz sam kandyduje do Sejmu. Od lat rozmawia z młodzieżą o tym, czego oczekują od władzy. Przede wszystkim praca, dla nich oczywiście praca, dobrze płatna praca, to jest oczywiście mieszkanie. No i można by powiedzieć przewidywalność i bezpieczeństwo, to znaczy oni chcą, żeby państwo działało w sposób przewidywalny, żeby system podatkowy nie zmieniał się z dnia na dzień albo w pewnym momencie nie funkcjonowały trzy różne systemy podatkowe. No młodzi na pewno są wrażliwi na to wszystko, co się określa mianem ochrona klimatu. Równie ważne dla studentów jest to, by to właśnie młodzi wzięli udział w nadchodzących wyborach. Jest bardzo groźny i często bezobjawowy i choć różni się od raka trzustki, nie można go bagatelizować. Wcześniej wykryty może zostać całkowicie usunięty. I tak właśnie stało się w Gliwicach. Cztery pierwsze zabiegi termicznej ablacji guzów trzustki za pomocą prądu o częstotliwości fal radiowych wykonano w Narodowym Instytucie Onkologii. Tym samym ośrodek dołączył do elitarnego grona placówek leczących te rzadkie nowotwory metodą mało inwazyjną. Magda Syncewicz. Zabieg wykonywany za pomocą fal radiowych to metoda stosowana w Polsce od 3 lat. Wykorzystują ją nieliczne ośrodki, m.in. w Szczecinie, Rzeszowie czy Warszawie, a od 5 października także w Gliwicach. Jest to wiele szybszy i bardziej komfortowy dla pacjentów. Polega on na wprowadzeniu przy pomocy specjalnej igły sondy wytwarzającej fale o częstotliwości radiowej, które generują wysoką temperaturę. Jest to temperatura mogąca sięgać na 90 stopni, ale jest to pod kontrolą naszego wzroku, pod kontrolą w zasadzie obrazu ultrasonograficznego, w związku z czym uszkodzenia trzustki w porównaniu do operacji chirurgicznej są minimalne, ograniczone wyłącznie do guza. Mimo że metoda jest skuteczna, to nie każdy kwalifikuje się do zabiegu, nie znajdując zastosowania w najczęstszym nowotworze, jakim jest nowotwór złośliwy, czyli rak trzustki. Chciałabym tutaj podkreślić, że ten przełom w leczeniu, ale to jest dedykowane tylko do pewnej grupy pacjentów. To nie jest tak, że to jest przełom w leczeniu raka trzustki, żeby tego nie utożsamiać. Guzy neuroendokrynne to nie jest rak trzustki. Czyli w przypadku raka trzustki nie mamy żadnej rewelacji w sensie leczenia. Tu dalej leczenie operacyjne jest metodą z wyboru, często chemioterapia. Natomiast my mówimy o takich drobnych zmianach ze spadkami cukru, z zaburzeniami hormonalnymi, do takich guzów neuroendokrynnych, które są znacznie rzadsze aniżeli rak trzustki. Ale jednak się zdarzają. Pionierem w ich bezinwazyjnym leczeniu jest szpital w Marsylii, gdzie nasi lekarze zdobywali doświadczenie. Dzięki temu mogą teraz leczyć pacjentów w Polsce. Najmłodszy w Gliwicach miał 20 lat. To są dosyć rzadkie nowotwory, które są bardzo często bezobjawowe. Coraz częściej wykrywane przypadkowo w badaniach obrazowych w związku z rosnącą ich liczbą.
I pacjenci tacy bardzo często no nie wiedzą o tym, że cokolwiek dzieje się w ich narządzie, a budzi to zawsze wielki niepokój. Niepokój, który fachowej kadrze udaje zamienić się w powrót do normalnego życia. Jeśli miasta, regiony i przede wszystkim my sami nie podejmiemy konkretnych działań na rzecz środowiska, to wkrótce czeka nas katastrofa ekologiczna. I to nie scenariusz science fiction, a to, co powoli zaczyna dziać się za naszymi oknami. O tym, jak stawić czoła zmianom klimatu i jak poprawić jakość życia mieszkańców, jest mowa podczas Śląskiego Konwentu Klimatycznego, który rozpoczął się dziś na Stadionie Śląskim. Paweł Jędrusik. Nie od dziś najwięcej i najgłośniej o nadchodzącej katastrofie klimatycznej mówią zwłaszcza młodzi ludzie. Dlatego nie dziwi, że wśród uczestników konwentu jest dużo młodzieży. Zdaniem wielu budowanie proekologicznych postaw powinno rozpoczynać się już w szkołach i przedszkolach. Uważam, że wiele osób w dzisiejszych czasach stara się już być jak najbardziej pomagać planecie, ale jednak dużo osób lekceważy to i ma to troszkę gdzieś. Gdzieś nie mają uczniowie, którzy z okazji kongresu przygotowali specjalną kolekcję mody ze śmieci. Wykorzystywaliśmy różnego rodzaju kable, takie odpady elektroniczne, wykorzystywaliśmy również reklamówki, które powszechnie są wszędzie stosowane i wszędzie za dużo tego wszystkiego. Ale edukacja to tylko jeden z aspektów walki o czyste środowisko. Przed dużymi wyzwaniami stoją gminy, które coraz częściej starają się stawiać na ekologiczne rozwiązania. To m.in. niskoemisyjny transport publiczny. Nie wszystko jest jednak takie proste. Bolączek jest kilka. Pierwsza, najważniejsza to fundusze. I tutaj szkoda, że nie mamy do dyspozycji środków z Krajowego Planu Odbudowy, bo tam dużo środków na te działania jest. Zarówno ochronę powietrza, jak i retencję wody. A te dwa problemy w zakresie wyzwań środowiskowych są dla miast najważniejsze. Działania na rzecz środowiska próbuje też podejmować województwo śląskie. Stąd m.in. program Śląskie dla Klimatu. Bezwzględnie program ten będzie nie tylko kontynuowany, ale jego formuła będzie rozszerzana ze względu na to, że widzimy, jak istotnym jest edukować, jak istotnym jest informować, jak istotnym jest wspierać te rzeczywiste działania i to na skalę, która nie ma precedensu. Coraz wyraźniej za oknami widzimy wpływ zmian klimatycznych na to, jak nam się żyje, jak nam się mieszka. Priorytety od kilku lat są te same. Te wyzwania to przede wszystkim poprawa stanu naszych wód, powietrza, to rozwój technologii, implementacja tych technologii, które mają poprawiać tak naprawdę stan naszego środowiska i ważna edukacja. To trzeba bardzo mocno podkreślać, żeby uświadamiać społeczeństwo, że jednak to pogarszający się stan naszego środowiska wynika z aktywności człowieka. W trakcie dwudniowego wydarzenia na uczestników czeka 19 sesji tematycznych, podczas których podejmowane będą tematy m.in. dotyczące budynków niskoemisyjnych, transformacji regionu górniczego czy ograniczenia dostępności i przestrzeni miejskich dla samochodów spalinowych. Taka była środa w informacjach. Miłego wieczoru i proszę o nas pamiętać jutro. Do zobaczenia.